Witam serdecznie na kanale Przyda mi się. Z tej strony Marta. Dzisiaj, kochani, zapraszam Was do zrobienia ze mną dwóch kolejnych stron w albumie. Te strony są zawiązywane na wstążkę, podklejone guziczkami. I to są takie klapki w formie mat na zdjęcia. Na zdjęcia 18 na 13, na te duże zdjęcia. I tak to właśnie wygląda, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że będziemy tworzyć razem album. No i zabieramy się do pracy. Ja jeszcze tylko na przypomnienie może pokażę, co do tej pory razem stworzyliśmy. Tutaj mamy puste dwie strony. Kolejnie otwieramy klapeczki na bok. W środku jest jedna ukryta strona. Tutaj mamy otwierane na wstążkę okienko i miejsce na różnego rodzaju zapiski. Z tej strony mamy kieszonkę na zdjęcia, na maty oraz górną kieszonkę i nie do końca podklejona wycinanka, aby jeszcze można było wsadzić jakieś zdjęcie. Z drugiej strony prawie bliźniacza strona, również klapeczka otwierana na bok. Tutaj mamy matę na magnesiku, na ukrytej stronie. Tutaj również mamy kieszonkę i tutaj pusta, jak na razie, strona. Kolejne dwie strony, dwie klapeczki. Tutaj klapeczka pozioma i pionowy, ukryty wodospad. I z drugiej strony pionowa klapeczka i poziomy, ukryty wodospad. Kolejne dwie strony są to przezroczysta kieszeń, którą ostatnio razem stworzyliśmy. Tutaj mamy matę na zdjęcie, jeszcze z wysuwanym dodatkowo tutaj z boczku z taką kieszonką. I tutaj mamy ramkę na zdjęcie z wysuwaną matą oraz górną, ukrytą kieszonką. No i przechodzimy dalej. Jak je sobie zobaczę, tutaj mamy ten róż i szary. Dobrze by było zrobić tutaj zieleń. I my sobie tutaj wybierzemy do tego, co my tutaj mamy na zielono. Mamy to, mamy to. Oczywiście musimy sobie je na sam początek dociąć. Tutaj mamy 20 cm, więc docinamy na 19,6 i tutaj dziewiętnaście i dziewięć, więc 19,5. Tutaj mamy, oho, ołówek się mi złamał, w tę stronę i w tę stronę. Dobra, i tylko sprawdzę, czy tutaj mi też wyjdzie 19,9, więc tutaj robimy to samo. 19,6 i 19,5. I docinamy sobie te dwie karty. I tak, karty mamy już teraz docięte. Ja chciałam tak, róż tutaj, zieleń tutaj, tak. I to będzie nam wyglądało
Muszę zaznaczyć. Bo to jest milimetr różnicy i żeby mi te krawędzie były dobre. Więc ja sobie tutaj zaznaczę, że to mam w tę stronę. I to będzie w tą stronę. I teraz docinamy papier, który damy tutaj po bokach, z góry i z boku. I robimy maty na zdjęcia na 18 i 3. Chciałam tutaj bardzo umieścić właśnie takie większe maty. I to będzie tak. Tutaj na podklejenie potrzebujemy około 2 cm. Więc 2 cm plus 2 cm na motylka, którego schowamy pod karton, plus 18, to jest 20, i plus mniej więcej pół centymetra z każdej strony naszego dystansu, to będzie tak 18. 20, 20. I to by było tak. Tu zaczynamy mniej więcej. Tu zaczynamy. Pół centymetra to będzie ten dystans. Tutaj też będziemy mieli pół centymetra. 18, coś tutaj. Dobra, tutaj będzie pół centymetra i zrobimy sobie 1,5 cm. Tutaj będzie motylek. Motylek, więc obcinamy tutaj na 21 centymetrów. Złamał mi się ołówek, gdzieś tu miałam drugi. 21 cm w tę stronę i skoro mamy tutaj 13 cm, więc tu potrzebujemy obciąć na długość, na szerokość naszą 14 cm, aby mieć po pół centymetra dystansu z każdej strony. Dobra. Aha, i moje bigowanie będzie na długości, moment, tutaj mam te pół centymetra, no 19 centymetrów bigowania. 19 centymetrów big, no i to jest taka ściąga. Dobrze. To jest moja ściąga, z której będę korzystać. I to miało być tutaj ten, tutaj ten, tak. Tak i tak. I teraz obcinamy papier bazowy. Dwie karteczki. I obcinam. Długość 21 cm. Dwadzieścia jeden na 14. Na 14 i bieguje na długości 19 cm.
tutaj wguję. I od razu sobie zaginam. I drugą kartę robię tak samo. To są dwie karty. I potrzebuję jeszcze dwóch. Maty mamy obcięte. I teraz tą kartę przykleimy sobie tutaj. Nie. Ja tutaj muszę mieć ten zielony jednak. Tę kartę przykleimy sobie tutaj, natomiast tę przykleimy sobie w ten sposób. I tak to nam będzie wyglądało. Teraz sobie ozdobimy te maty i tutaj na pewno wykorzystam sobie te dwie karty. Jak nam to będzie wyglądać? Ja tutaj potrzebuję tak, raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Osiem potrzebujemy tych kart. Okay. Na razie obetnę te. I my je obetniemy. Tutaj mamy centymetrów 14. I my to obetniemy tak, żeby to było 13,6. Tutaj będzie 13,6 centymetra. Oczywiście w tę stronę. I tutaj mamy 19 centymetrów. Więc 18,8 cm. I na tyle będziemy obcinać nasze karty. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz obcinam wszystkie karty na tą długość i szerokość. Wybrałam tak, dwie te i tutaj na sam początek otwarcia karty ta i ta. Thank you.
Dobra, karty wszystkie mamy docięte i teraz po kolei mogę przyklejać karty do maty. A więc tak, maty mamy wszystkie już, maty czy klapki, zwał jak zwał, to już mamy gotowe. I teraz biorę sobie album, tak, w ten sposób.
i będę musiała dopasować karty i zaznaczyć, gdzie zrobię dziurkę na wstążki. Więc tak, teraz biorę, ta mata pójdzie z góry, natomiast ta mata. Pójdzie z tej strony. I jeszcze bym chciała, żeby to mniej więcej tutaj na górze było po kwadracie. I wezmę sobie do tego linijkę. I zobaczymy. Tu mam niecałe 3 cm. I tu mam ponad. Nie, tutaj mam 3 cm. Więc ja sobie to jeszcze tutaj troszeczkę. No. O. Podłożyłam se troszeczkę do góry, tak żeby mieć tutaj. Tutaj mam 2,6. Nie, zrobimy to na równe 3 cm, będzie prościej. Tutaj. Tak, tu jest równe 3 cm. I teraz tutaj sobie troszeczkę zjadę. No, tym szarym. Tak. Tutaj też mam 3 centymetry. I wstążka będzie wiązana stąd i stąd. Więc ja sobie tutaj zaznaczam, o, tak z dystansem, gdzie będą dziurki. Tu i tu. Tutaj będziemy mieli dziurki i maty będą otwierane w tę stronę. I teraz tutaj mam takie guziki. Guziczki są szare, więc ja użyję białej wstążki. Rozwijam sobie kawałek tej białej wstążki. Nie chcę, żeby te pozostałe mi wszystkie pospadały. Dobra. I tak pospadają mi tak prawdopodobnie. Dobra. I tak. Obcinam sobie na oko. I teraz spróbuję się przebić przez guziczki. Użyjemy tych większych. O tak. Tak by to było. Gdzieś mi się tutaj nitka zaplątała. Przebiłam się przez guziczek i ten guziczek będzie tutaj. I tutaj muszę sobie tą wstążkę pociągnąć. No, do takiej długości. To obcinamy i robię z drugiej strony to samo. Znowu biorę guziczek. Przekładam wstążkę. Przełożę albo nie przełożę. Gdzieś tu miałam zapalniczkę, ale gdzie? Byłoby szybciej. O, teraz już pójdzie chyba. Dobra. I znowu naciągam. Ok. Tutaj robię sobie dziurkę. I znowu muszę przebić się wstążką. Tu już będzie łatwiej, bo dziurka jest większa. Będzie to w ten sposób i z drugiej strony na dole tak samo. Dobra. I teraz odwracam. I tą wstążkę muszę sobie przykleić.
tu i tu. Pierwsze użyję kleju. Tutaj użyjemy kleju. I tutaj. I dodatkowo jeszcze dołożę taśmę. Z tej strony i tutaj, żeby się wszystko tam nie przykleiło. Oczywiście to jeszcze będzie pokryte za chwilę klejem. I teraz przyklejam maty. Tutaj sobie troszeczkę pojedziemy z tymi rogami. I pamiętamy o tym, że to muszą być te 3 centymetry. Ja sobie to zrobię tak. I tutaj odmierzam 3 centymetry. Równe 3 centymetry. No. Tak. Troszeczkę muszę popchać. I mam 3 centymetry. I tak już przyklejam. Tutaj sobie już przykleję klejem, ale za chwileczkę jeszcze dodatkowo użyję kawałek taśmy. Może jeszcze troszkę tutaj na te krawędzie. Dla pewności. Tu muszę sobie odkleić taśmę. O. Dobra. Jest dobrze. I druga mata. Tak go będę musiała przykleić. O. I druga mata. Też 3 centymetry. I tak to właśnie będzie idealnie. I tutaj. Aha, jeszcze chciałam sobie te rogi przecież odciąć. Tutaj nawet nie muszę się przejmować, bo widzę, że od guziczka do guziczka, z góry, z dołu. O, to jest te moje 3 cm. I tutaj wychodzi mi ten kwadracik. Dobra. Odwracam i przyklejam. O, słoneczko w końcu wychodzi, bo dzisiaj z rana mocno padał deszcz. Ale to dobrze, bo ten deszcz jest nam bardzo potrzebny. I teraz tutaj. Przyklejam. Muszę sobie wytrzeć.
to będzie wyglądało w ten sposób. I teraz jeszcze tylko muszę przykleić tutaj ten guziczek. No i tak, moi kochani, kolejny raz ucięło mi kawałek filmiku. Ale ja już Wam mówię, co zrobiłam. Tą matę, którą przed chwilą miałam w ręku, przykleiłam te dwa guziczki do papieru kraftowego i po prostu całą tą kartę przykleiłam do karty bazowej. I to samo zrobiłam z drugą kartą. Z drugą kartą z kolekcji. O, tutaj przykleiłam. I teraz w tym czasie zrobiłam drugą kartę. I zostało mi jedynie zabezpieczenie tutaj tego tyłu. I ja sobie tutaj już te wstążki przyklejam. Już sobie te wstążki przykleję. O, tak. No. Dobra. Tutaj sobie już z jednej strony przykleiłam. Teraz jeszcze druga strona wstążki. Ja to po prostu ostatnio mam jakiegoś pecha z tymi filmikami. Bardzo często, niestety, mi się to zdarza, że mi po prostu no, nie nagrywa. Włączyłam nagrywanie i po chwili zobaczyłam, że w rzeczywistości kamerka jest wyłączona. Ale tutaj żadnej chyba jakiejś wielkiej tragedii nie ma, bo całe szczęście prawie całą stronę tamtą poprzednią zrobiłam, więc widzieliście po kolei, w jaki sposób to było wykonywane. Teraz widzicie drugą stronę, jak dokańczam. Tutaj sobie ściągam folijkę z drugiej strony, folijkę z taśmy. Tutaj sobie jeszcze zabezpieczę. O. I obcięłam. Tutaj robię to samo. Obcinam. Ściągam folijkę z jednej, z drugiej. No i teraz zaczynam kleić. Dobra, i ja sobie to po prostu... Zatkało mi się tam na amen. Wyleję sobie troszeczkę kleju na bok. Dobra. I... I nakładam sobie na kawałek swojego kartonu i dobrze rozprowadzam klej. I wklejamy kartę. O, coś mi się tutaj album zabrudził. Dobra. Dobrze. To sobie jeszcze odrobinkę pociągnę. Okay.
Teraz jeszcze tylko kością dokleję. O, docisnę kością, tak, żeby się wszystko super przykleiło. Tutaj troszkę kleju mi wyszło, więc zapudruję. I tutaj krawędzią papierku ściągnę ten nadmiar. O. Tu za dużo, tu natomiast za mało. Jeszcze troszkę podkleję. O, dobrze. I teraz zostały nam do wklejenia guziczki. Tak. I tutaj tak. Podklejam guziczki i przyklejam. I to samo z drugiej strony. Podklejam tutaj guziczek. Dobra. I przyklejam nadmiar kleju. Spróbuję troszkę ściągnąć. Dobra. I tutaj tak samo. Super. Tutaj jeszcze troszkę kleju mi wyszło, to sobie go ściągnę. O, musi to być tak idealnie, żeby nam guzik nie haczył o te klapki. I z tej strony jest dobrze. I teraz możemy zawiązać. No i tak to by wyglądało. Tutaj jeszcze skrócę sobie wstążki, bo są bardzo długie. Dobra, kochani. No i mamy to. Kolejne dwie stronki w naszym albumie są zrobione. O, widzicie, za mocno pociągnęłam, a żeby było jeszcze świeże, to mi tutaj się guziczek postanowił odkleić. O. Już nie będę nawet tego póki co zawiązywała. Niech to sobie swobodnie wyschnie. Oczywiście, tak jak mówiłam już wcześniej, później będziemy zdobić album. Na razie wykonujemy same podstawowe karty, kieszonki itd., itd. Nic. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że kolejny odcinek byliście razem ze mną. A jeżeli nie oglądaliście moich wcześniejszych filmików z tej właśnie serii Robimy Razem Album, to oczywiście ja serdecznie Was zapraszam, ale także do oglądania wszystkich pozostałych moich filmików. Jeżeli mnie nie subskrybujesz, to koniecznie to zrób. Bardzo będzie mi miło, jeżeli pod tym filmikiem dasz mi łapkę w górę. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa.